Cześć, kolejne zdania z całek. Tym razem do policzenia całka x kwadrat razy sinus 5x po dx. Oczywiście jest to całka do liczenia przez części. Tu mamy wzór na liczenie przez części. Ale zanim będę to robił, chciałbym, żebyśmy sobie policzyli dwie całki. A mianowicie, ile to będzie, bo będziemy oczywiście wykorzystywać te całki później w zadaniu. Ile to będzie całka sinus 5x po dx. Tak? I teraz Wam powiem tak, albo możemy to zrobić podstawieniem, że t równa się 5x, czyli dt równa się 5dx. Podzielimy sobie to przez 5, czyli będzie 1 piąta dt równa się, sorry, równa się dx. Ok? No i teraz sobie podstawiamy, czyli otrzymamy tak, całka. Zamiast sinus 5x oczywiście wpiszemy sobie sinus i teraz zamiast tych 5x-ów wrzucamy sobie to 5x-ów, czyli nasze t. Zamiast dx-a wpisujemy, no może tak, a zamiast dx-a wpisujemy 1 piąta dt. Ok? No i teraz liczymy całkę. 1 piątą oczywiście wyciągniemy sobie przed całkę. I zostaje nam całka z sinus t. Całka z sinusa to jest oczywiście minus cosinus. Czyli będzie minus cosinus x, tak? A oczywiście jeszcze plus c, ale to licząc tą całkę nie będziemy pisać, bo to na samym końcu po wyliczeniu tej całki. Tak? Napiszemy, czyli tego nie będzie. Czyli zauważcie, że całka z sinus 5x po dx to jest normalnie z sinusa całka to jest minus cosinus, a skoro to jest 5x-ów, to tu wrzucamy 1 piątą. I dokładnie tak samo policzymy sobie całkę z cosinus 5x po dx. I to też będzie całka z cosinusa, to jest oczywiście sinus x. Ale z racji tego, że tu jest ta piątka, tak? Sorry. Całka z cosinus 5x to będzie oczywiście sinus 5x. I tu też oczywiście piątka. O. Bo no bo tu będzie cosinus 5t, cosinus t, a t to jest 5x. Sorry, mój błąd mały. Czyli całka z cosinus 5x po dx to jest sinus 5x, ale oczywiście dokładnie tak samo jak tu, z racji tego, że to nie jest zwykły x, w sensie nie liczymy całki z cosinusa x, tylko z tych 5x-ów, to tu się musi pojawić 1 piąta. Ok? Ja sobie te całki zaraz tutaj gdzieś napiszę, bo będę z nich korzystał już ładniej. Bo inaczej, no. Tej całki już nie liczę, no bo ją się liczy dokładnie tak samo przez podstawianie. Dlaczego tak to ogólnie opisuję teraz szybko? Bo wcześniej zrobiłem mnóstwo zadań z tym, z takimi podstawieniami, więc myślę, że już to spokojnie ogarniasz, jak leci z zadaniami z całej playlisty. Czyli wiemy, że tak, że całka sinus 5x po dx równa się i tu wyszło minus 1 piąta cosinus 5x. Tak? A druga całka, no kurde, nie zmieszczę. Dobra, zmieścimy tak. Ok, to będzie 1 piąta sinus 5x. Dobra, no i teraz po co ja to sobie wyliczyłem i po co tak to zastosowałem? Bo jak wspominałem, oczywiście zanim będziemy liczyć tą całkę, musiałem sobie to wyliczyć, bo teraz w tej całce będziemy liczyć dwa razy przez części, tak, tą całkę. Czyli na początek moja funkcja f to będzie ta funkcja x kwadrat, tak? Czyli od razu mogę napisać, że f' równa się 2x. Natomiast moja funkcja g to będzie sinus 5x. I teraz zobaczcie, to jest oczywiście g', to jest sinus, tylko może ładniej. To znaczy, że funkcja g będzie równa, no i właśnie po to to liczyłem, tak? Że sinus 5x to jest minus 1 piąta cosinus 5x. Minus 1 piąta cosinus 5x. Ok? Dobra. No to możemy liczyć tą całkę naszą. Piszemy równa się. No i mamy tak, f razy g, czyli mamy x kwadrat, to jest nasz f. Razy g, czyli minus 1 piąta cosinus
5x minus całka. No i teraz mamy f' od x, czyli nasze 2x. To ja sobie zrobię tak, że dwójkę od razu przed całkę wyciągnę. No i zostanie g od x, czyli sinus 5x. I zostanie g od x, czyli minus 1 piąta cosinus 5x. Razy. Jak to minus 1 piątą jeszcze wyciągnę też przed całkę, to minus 2 razy minus 1 piąta to będzie plus 2 piąte. Tak sobie to od razu rozpiszmy. Tak? I teraz nie mam tego, zostanie mi tylko x cosinus 5x po dx. O, ok? Dobrze. Teraz zajmuję się tylko i wyłącznie tą całką. O. Oczywiście jeszcze raz ją będzie trzeba policzyć przez przez części, czyli bierzemy znowu tak. Funkcja f to jest x, funkcja f' to jest 1, bo pochodna z x to jest 1. Funkcja g' to jest cosinus 5x, natomiast funkcja g to jest 1 piąta, tu jest ta całka policzona, tak? Sinus 5x. Dlatego musiałem je sobie na początku wyliczyć. Oczywiście można to było w trakcie robić, ale myślę, że tak jest bardziej czytelnie. Dobra, czyli tego już nie potrzebuję. Bo to już będę miał. No i lecimy tak. Równa się x kwadrat razy minus 1 piąta 5 cosinus x. Cosinus 5x to jest minus 1 piąta x kwadrat i cosinus 5x przepisuję. Plus 2 piąte. I teraz otwieramy nawias kwadratowy zawsze, tutaj przy tej drugiej całce, jak jest stała przed całką. I liczymy ją przez części. Czyli mamy tak, f razy g, czyli mamy x razy 1 piąta sinus 5x. Ok. Minus całka, tak, bo jest minus całka we wzorze, tu. Tu. I będzie f' razy g, czyli 1 razy 1 piąta sinus 5x i tą 1 piątą oczywiście od razu przed całkę wyciągnę. Sinus 5x oczywiście po dx. Dobra. No i została nam ostatnia całka do policzenia, którą już gdzieś tu żeśmy liczyli. Tak, tylko ja sobie to zmazałem, ale ja to pamiętam, także spoko. Minus 1 piąta przepisuję. X kwadrat przepisuję. Cosinus 5x przepisuję. Plus przepisuję. Teraz mamy tak, 2 piąte razy, 2 piąte razy 1 piąta to jest oczywiście 2 dwudzieste piąte razy x sinus 5x. Po to był ten nawias potrzebny, bo to 2 piąte muszę też tu wymnożyć przez tą minus 1 piątą, tak? Czyli będzie 2 piąte razy minus 1 piąta to jest minus 2 dwudzieste piąte. Teraz całka sinus 5x to była minus, tylko może właśnie kolorek wam też zmienię. Żebyście wiedzieli, że całka z tego to jest minus cosinus 5x. No i ponieważ tu jest 5x, to jeszcze 1 piąta z przodu. Tu jest mnożenie, trzeba o tym pamiętać. No i teraz już mogę napisać spokojnie plus c. Czyli ostatecznie to jest równa się minus 1 piąta x kwadrat cosinus 5x plus 2 dwudzieste piąte x cosinus 5x. Minus minusem da nam plus, 2 razy 1 to jest 2, 25 razy 5 to jest 125 i zostaje cosinus 5x plus c. I to jest nasze rozwiązanie. Może trochę długa ta całka, ale no teraz będą coraz trudniejsze te całki, nie już takie proste. Coraz dłużej będą mi zajmować na pewno rozwiązania, coraz więcej będę musiał liczyć. Także tak myślę, że teraz będą, no mówię, coraz trudniejsze całki, coraz bardziej skomplikowane. No i dłuższe przez to. Ale myślę, że damy radę. Dobra, jeżeli masz jakiekolwiek pytania, śmiało gdzieś tam na dole w komentarzach. Podoba ci się to, co robię, łapka w górę, zawsze mile widziana. A póki co, dzięki wielkie za uwagę i zmykam do kolejnego zadania. Cześć! Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.pl.